Maj powoli wraca do swojego naturalnego oblicza. W najbliższych dniach około 20 stopni, ale miejscami popada i zagrzmi. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. Przed nami pogodna noc. Tylko na krańcach południowych i zachodnich miejscami mogą zdarzyć się zanikające opady i burze. Lokalnie od Śląska po Welszczyznę tworzą się mgły. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 4 stopnie. Poza tym od 6 do 11 na Pomorzu Zachodnim i w Małopolsce. Od rana słonecznie, chociaż w miarę upływu dnia, od Pomorza przez Wielkopolskę, Podolny Dolny Śląsk, a nawet Sudety przybędzie chmur, miejscami zacznie padać i będą przechodziły burze. Niektóre gwałtowne, z ulewami i porywistym wiatrem. Najcieplej zrobi się na zachodzie, do 23 stopni. Ciśnienie będzie rosło. Warszawskie barometry pokażą 1010 hektopaskali. W poniedziałek dużo słońca na południowym wschodzie. Poza tym i deszcz, i burze, i chwilami przejaśnienia. Temperatura przyjemna od 19 stopni na nizinie szczecińskiej do 23-24 na południu. We wtorek miejscami spadnie niewielki deszcz, a na Podkarpaciu lokalnie zagrzmi. I od 18 stopni na Podlasiu do 22 na Dolnym Śląsku. W czwartek i piątek do 26 stopni, ale już w sobotę i niedzielę czeka nas zdecydowane ochłodzenie. Do zobaczenia.